Czarna godzina dzisiaj, proszę Państwa, zabijanie dzieci. Jednak jeżeli mamy jakieś przesłanki, które mówią, że to jest nie czarne tematy, czarne myśli, życiu, czarna godzina, rozsądkowi, nie możemy iść tą drogą. I to jest takie wołanie nawzajem do siebie, do tego, żebyśmy no, poszerzali tą strefę takiego no, mądrego, przemyślanego życia i decydowania o sobie i o innych. Mamy nadzieję, że taka okazja właśnie no, następuje, tak, w tym okresie, że ten dialog